witam w imieniu Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Powiedzieli przedmówcy, że to jest ministerstwo bezrobocia, ale to też jest ministerstwo śmieciowe, ponieważ w tym resorcie, panie ministrze, zatrudniacie najwięcej niewolników na umowach śmieciowych. Nas, niewolników, nasze pokolenie, które socjologowie nazywają już pokoleniem śmieciowym. Tak nie może być. My tutaj zebraliśmy się dzisiaj, żeby solidaryzować się ze strajkami europejskimi. Na razie w Polsce nie ma jeszcze strajku generalnego. Ale szanowni państwo, ten strajk generalny będzie już w lutym 2013 roku na Śląsku. Organizują go wspólnie OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Solidarność i Sierpień 80. Będzie to pierwszy od 32 lat strajk generalny. Na razie na Śląsku, ale wzywam koleżanki i kolegów z innych regionów. Też się mobilizujcie, też zawierajcie porozumienia i zwiedziemy ten rząd. Bo panie ministrze, o jakich przywilejach pan dla górników mówi? To pan ma wielki przywilej, że siedzi w tym gmachu. I to pana przywilejem jest to, że płacimy panu pensję. I to nie mało. Górnicy nie mają przywileju. Górnicy mają prawa. Niech pan nie mówi tam nową mową liberalną, że to są przywileje. Oszczędź pan wstydu.